o 22 położyliśmy się spać, no i obudził mnie dym. I po wyjściu z pokoju zauważyłem pełno dymu, no i zaczęliśmy uciekać. Obudziłem córkę, ubrałem ją, już sąsiedzi się pojawili. Jeden wielki płomień do nieba. Nazywam się Iwona Sumpernak, jestem sąsiadką tutaj poszkodowanego. Trzaski, za chwilę wszystko się waliło. Sąsiedzi byli w stanie pomóc? Pomagaliśmy, na ile się dało. To co mogłem, po prostu starałem się wynieść, ale nie było szans. No i stanąłem z boku i tylko patrzyłem, jak to wszystko płonie. Zaraz się straż pokazała, bo sąsiedzi zadzwonili. No i 3 godziny to trwała akcja i po domu. Cała góra i wszystkie te pomieszczenia górne prawie no, zostały zniszczone. Dół został cały zalany, więc meble, które udało nam się wynieść, są mokre, ale czy przetrwają, czy nie, trudno mi powiedzieć. Czy w tym budynku da się teraz mieszkać? Inspektor nadzoru powiedział, że nie, że należy go po prostu zburzyć całkowicie. Będziemy go burzyć, bo tu już nie da się zamieszkać. Tylko że teraz budynek jest wciągnięty jeszcze do rejestru zabytków, więc czekamy na decyzję z Jeleniej Góry, czy po prostu możemy go zburzyć, bo to nie jest tak prosto, więc na razie nic nie robimy, czekamy. Pana córka ma 8 lat, jak ona to przeżyła? Ona się bardziej chyba mną tam tak przejmowała, żebym ja się tam nie podłamał. To był jej pokój, to był jej dom, to były jej zabawki. Może teraz jeszcze tego nie wychodzi, ale na pewno w jakimś stopniu ona to odczuje. Czego w tej chwili najbardziej potrzebujecie? Jeżeli dojdzie do burzenia, fajnie by było, żeby po prostu mieć ekipę, która to zburzy, gdzieś to wywieźć, gdzieś to składować. No i później, jeżeli dojdzie do realizacji budowy nowego domu, to też fajnie by było po prostu, gdyby nam troszeczkę ktoś wspomógł. Czyli materiały budowlane? Głównie. Czy teraz jakoś mieszkańcy Nowej Wsi Kraśnickiej próbują się zorganizować, żeby pomóc sąsiadowi? Tak, owszem, organizujemy się, pomagamy jak tylko możemy. Będzie zbiórka pieniędzy. Będziemy pomagać tutaj przy rozbiórce tego domu. Myślę, że go trzeba będzie na nowo postawić. Myślę, że się wszystko da zrobić. Przy pomocy innych ludzi oczywiście. Są firmy, które już nawet mówili, że wybudują, tylko żeby dać materiały. To nawet pomogą. Jak się z panem kontaktować? Numer telefonu mój to jest 605 970 065.